Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Poznański sposób na niepodległość. To już jest trzecia edycja tego cyklu. Tym razem obejmuje on trudny okres w historii 1939-1956. Cieszę się, że dzisiaj naszym gościem, naszym wykładowcą jest pan profesor dr habilitowany Henryk Mruk. Ekonomista, zresztą akurat z uczelni, na której ja teraz pracuję, więc jest mi jeszcze bardziej przyjemnie. Pan profesor już trochę zdradził, ale pracował na uczelni prawie 50 lat, czyli połowę tego okresu, kiedy w ogóle uczelnia istnieje. W tym roku obchodzić będzie 95. rocznicę, właściwie już obchodzi, tak? Bo ten cykl obchodów jest nieco wydłużony, więc połowa cyklu życiowego uczelni, no to jest też życie pana profesora. Pan profesor zajmuje się dosyć szerokim zestawem zagadnień, przywództwem w biznesie, marketingiem. Ja sam w domu mam parę książek pana profesora, więc mimo, że nie jestem ekonomistą, więc ten talent do publikacji i do prezentacji badań w takiej formie, która jest atrakcyjna również dla odbiorców i to nie tylko dla odbiorców, czysto naukowych, wydaje mi się, to jest też ważne dla badaczy, żeby te wyniki badań prezentować również w formie takiej, która trafia do szerszych warstw społecznych, a nie wyłącznie do badaczy. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo duży atut. Pan profesor jest cenionym wykładowcem akademickim na wszystkich poziomach edukacji, po podkształcenie doktorów. I jedną rzecz chciałbym jeszcze zdradzić, bo to jest dosyć, nie było planowane i to jest zupełny przypadek, ale dzisiaj, 20 maja, po raz czwarty na świecie jest obchodzony Światowy Dzień Pszczół. A pan profesor jest pszczelarzem, więc to mówię, nikt tego nie był w stanie zaplanować. Tak naprawdę to zupełnie jest przypadek. A ja mam w tym roku studentkę, która chce powiązać swoją pracę licencjatką też z pszczelarstwem, więc być może jeszcze będę skonsultował ten temat z panem profesorem, bo to jest ważny element naszego życia i się cieszę, że w ogóle taki dzień przez ONZ, bo to nie jest bagatelna sprawa, to jest zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, więc to nie jest taki wymysł, nie wiem, samego środowiska, ale jest po prostu oficjalnie zatwierdzony przez ONZ. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, właśnie nawiązujący do tej rocznicy Uniwersytetu Ekonomicznego. Realia i wartości, skład historii Uniwersytetu Ekonomicznego. To jest uczelnia, która nie obchodziła tak hucznie swoich obchodów 2 lata temu, prawda, bo nie była związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza u Zarania i nie inne uczelnie, które pączkowały z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, obchodziły stulecie 2 lata temu, więc to jest odrębna, samodzielna uczelnia. Co prawda rozmowy na temat federacji są zaawansowane i niebawem będziemy mieli federację w Poznaniu, co w żaden sposób nie podważa autonomii i samodzielności poszczególnych uniwersytetów. To ma być sposób na polepszenie współpracy i wydaje mi się, że poznanie historii tych ważnych elementów, również w tym trudnym okresie okresu wojny i powojennym, może być przydatne również dla współczesności. Więc zachęcam Państwa do wysłuchania wykładu, a Panie Profesorze dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dziękuję, ale również to jest trochę Pana obowiązek, bo Pan jest przecież członkiem naszego towarzystwa, więc to cieszymy się, i że jest Pan z nami, że będziemy mogli wysłuchać tego wykładu. I teraz tak, kiedyś się mówiło oddaję głos, ale teraz trzeba chyba mówić oddaję screen, czy oddaję ekran, tak, oddaję tutaj tą przestrzeń panu profesorowi i powiem tylko, że też jest transmisja tego wykładu na Facebooku, więc ci Państwo, którzy są tutaj na Zoomie, to nie są jedyni słuchacze tego wykładu. Zapraszam, panie profesorze. Dziękuję bardzo, szanowny panie profesorze, szanowny panie przewodniczący. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę podzielić się refleksjami uczelni, z którą od 1966 roku jestem związany, bo 1 października rozpoczęliśmy studia na pierwszym roku. Z panem profesorem spotkaliśmy się kiedyś na wykładzie wiele lat temu, rozmawialiśmy, akurat studenci pytali o Unię Europejską. Pan profesor był wtedy w parlamencie i tam odpowiadał też na różne
pytania. Co do tego Dnia Pszczół, no to mogę powiedzieć, że na kongres Mondi, który był w 1978 roku, napisałem taką książkę Rynek miodu w Polsce. Więc gdyby ta studentka była zainteresowana jakimiś tymi ekonomicznymi kwestiami, to gdzieś to w archiwach pewnie uczelni ta książka jest. Szanowni Państwo, przygotowałem tak trochę po różnych dyskusjach z panem profesorem Andrzejem Gulczyńskim taki podtytuł Realia i wartości. Z uwagi na ten projekt, który zakończyłem i ta praca już jest w wydawnictwie, ponieważ no, nie czuję się historykiem i nawet nie mam takich inklinacji. Tak jak mówiłem, bardziej interesuje mnie przyszłość, stąd też skoncentruję się na tych kwestiach. Prezentacja jest dosyć obszerna. Postaram się mówić tam z początku może trochę krócej, po to, żeby przejść na koniec do tych dwóch kluczowych rzeczy, realia i wartości. Pewnie nie byłbym też sobą, gdybym nie zarysował jakiejś perspektywy, to na ostatnim slajdzie ona się tam pojawia. A więc też pan profesor Gulczyński proponował, że mogę trochę nawiązać też do tła, czyli nie tylko 39-56. No to o czym pan profesor też wspominał, że Uniwersytet Poznański, Międzynarodowe Targi Poznańskie mają stulecie w tym roku. Ja coś razy ubolewam, że jest okres pandemii i nie można tak nagłośnić tego jubileuszu, jakby targi na to zasługiwały. I kilka lat później, w 1926 roku, założono uczelnię wyższą, Wyższą Szkołę Handlową. Zamiar był taki, żeby to od razu była Akademia Handlowa. Natomiast ministerstwo nie chciało się zgodzić na Akademię z uwagi na to, że nie było biblioteki, nie było statutu, nie było programu. No i to nad tym wszystkim uczelnia nie pracowała, ale została zarejestrowana jako Wyższa Szkoła Handlowa i konkurs na dyrektora szkoły wygrał pan doktor Leonard Glawisz i on został pierwszym dyrektorem szkoły. Drugim dyrektorem był pan profesor Antoni Peret-Jatkowicz, który w 1938 roku, kiedy uczelnia uzyskała pełne prawa akademickie, mogła nadawać stopień magistra, no, przejął już tą funkcję rektora. Rok 50, bardzo przełomowy i trudny rok, słynna bitwa o handel i upaństwowienie Akademii Handlowej i zmiana nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Następnie pojawiła się w 1974 roku kolejna zmiana nazwy, Akademia Ekonomiczna. W 2008 ustawa pozwoliła na to, żeby tworzyć uniwersytety i Akademia Ekonomiczna przekształciła się w Uniwersytet Ekonomiczny. Nie, chciałem tylko tak branżowo powiedzieć, że jeżeli chodzi o szkoły handlowe, tak one powstawały z początku. To nie była pełna nazwa w 1905 roku, ale Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uważa, że rok założenia to jest 1905. Trochę wcześniej powstała też Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego w Lwowie, to było jeszcze ziemie polskie, prawda, i Wyższe Studium Handlowe w Krakowie. Także no, we wszystkich tych miastach, łącznie z Poznaniem, nie było takiej uczelni branżowej, handlowej, ekonomicznej, jednorodnej, tylko były to szkoły właśnie z tym przymiotnikiem. I też no, trochę uległem tym różnorodnym no, znaczeniom słów, do którego jeszcze wrócę, ale pokrótce tylko ta informacja o panu doktorze Leonardzie Glawiszu. Tutaj są data roku urodzenia i śmierci. Pełniona funkcja 26-30, ekonomista, budowa gmachu głównego, nie dokończył je jako dyrektor, bo w 1932 dopiero to oddano, ale to on no, w dużej mierze opracował statut, dlatego że przez wiele lat pracował jako docent na Uniwersytecie w Lozannie, gdzie wykładał ekonomiczne skutki wojny, przyczyny i ekonomiczne skutki wojny, ponieważ no, nie zrobił habilitacji, ale w uznaniu jego niesamowitego dorobku, o czym wcześniej nie wiedziałem,
uzyskał tam stanowisko docenta. Stąd też tu no, odwołałem się do tego docenta. No, chciałem też no, powiedzieć o jego dużej aktywności w zakresie też wsparcia dla Bratniej Pomocy i też Stowarzyszenia Absolwentów, bowiem pierwszy rocznik, studia trwały 3 lata. W 1929 roku z błogosławieństwem pana profesora Leonarda Glabisza utworzono Stowarzyszenie Absolwentów. Dalej już kadry no, bardziej związane z Uniwersytetem dzisiaj imienia Adama Mickiewicza, wtedy Uniwersytetem Poznańskim, czyli pan profesor Antoni Peret-Jatkowicz, lata życia i też pełnienie funkcji najpierw dyrektora, a później już rektora. Szczególny przypadek pana profesora Witolda Skalskiego, który został rektorem od 1 września 1939 roku. No i praktycznie tej funkcji w ogóle nie pełnił. Kiedy wrócił w 1945 roku z tułaczki po Polsce, to oddał od razu władzę. No i stery uczelni przejął również prawnik, pan profesor Józef Górski, który pełnił tę funkcję rektora 2 razy. Ja jeszcze miałem przyjemność słuchać wykładu pana profesora Górskiego. To gdzieś było tam po roku 1970, może 1978. Bardzo w charakterystyczny dla siebie sposób skomentował czy zdefiniował socjalizm, komunizm. Powiedział, że to jest mniej więcej tak, jakby iść do eleganckiego lokalu, zamówić eleganckie danie, przynosi nam zupę w eleganckim talerzu, w białych rękawiczkach, to znakomicie ubrany, pięknie prezentujący kelner. Zupa jest doskonała, tyle, że wiemy, że przed chwilą ktoś do niej napluł. To była ocena systemu komunistycznego. Niesamowicie cięty i złośliwy język. Geograf ekonomiczny to kolejny rektor, pan profesor Florian Barciński. I tutaj no, z pocztu rektorów wziąłem kilka z pomocą mojego wnuka Łukasza Kopcyńskiego. To są obrazy, które mamy w sali posiedzeń Senatu. I też no, zobaczycie Państwo dużą różnicę, bo tu już mamy rektora. Tu jeszcze raz tylko pokażę pana doktora Glabisza, który no, wielokrotnie, przynajmniej w mojej młodości, był trochę jak gdyby no, marginalizowany. Niewiele o nim słyszałem, dopiero teraz przygotowując tę książkę dużo więcej przeczytałem i myślę, że jak mówimy o wartościach, to głównie zawdzięczamy to panu profesorowi Leonardowi Glabiszowi. Za chwilę tam więcej powiem, ale też to stanowisko dyrektor i stanowisko rektor brzmią trochę inaczej. No, dużo większy prestiż jest związany z tym stanowiskiem rektora i tutaj mamy pana profesora Antoniego Peret-Jatkowicza, pana profesora Skalskiego, mamy pana profesora Józefa Górskiego, mamy pana profesora Barcińskiego, no i tu mamy kolejnych rektorów. Myślę, że to dramat dla całego środowiska. Pan docent Mieczysław Fleszar, rektor, który został przywieziony w teczce. W momencie, kiedy upaństwowiono Akademię Handlową i nazwano ją Wyższa Szkoła Ekonomiczna, no to przyjechał ktoś, nawet jeżeli Państwo patrzycie na ten portret, to on jest namalowany inaczej zupełnie, w innym stylu. Dokładnie nie wiem, ale myślę, że opór był dosyć duży środowiska. Także nawet pan profesor Fleszar nie pozował do tego portretu, tylko na podstawie zdjęcia dorobiono ten portret później. Szukałem również wielu informacji. W czasie mojej młodości rzadko ktoś mówił o, tylko tak z przekąsem, że narzucono nam rektora, że przyjęto go w teczce. Ale był absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, był pędzą w Paryżu przed wojną. Był adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego i musiał mieć niesamowite też cechy osobowości, że w tym systemie komunistycznym jakoś się ostał, mimo tego stypendium w Paryżu. Ktoś mu zaufał i wysłał go też do Poznania.
Później był pan profesor z rektorem Seweryn Pruszczyńskim i tak, żeby trochę wyjść poza ten zakres czasowy do 1956 roku, no to jeszcze pan profesor Zbigniew Zakrzewski, też szef Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w swoim czasie ekonomista, był rektorem w latach 59-62, no też mogę, tam wcześniej jeszcze był drugi raz, tak, był pan profesor Józef Kurski, był dwa razy rektorem. Powiem też, że no trochę byłem zdziwiony, bo w różnych źródłach podawane są różne daty, jeżeli chodzi o pełnione przez panów rektorów funkcje. To jest pan profesor Kruszyński i no myślę, że bardzo powszechnie znany też portret pana profesora Zbigniewa Zakrzewskiego. Na pierwszym slajdzie była informacja o tym, że WSH powstało jako uczelnia prywatna, ale też niektóre źródła podają, że raczej była to inicjatywa społeczna, dlatego że pojawiła się Izba Przemysłowo-Handlowa i to no, syndyk tej izby albo sekretarz. W 50-tych latach zabroniono używania tego słowa sekretarz dla kogoś, kto pełnił jakieś funkcje w stowarzyszeniach, no bo to słowo sekretarz było zarezerwowane wtedy dla członków partii komunistycznej. Ponieważ była to izba, była kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pan prezydent również miasta Poznania. Stąd też no niektórzy uważają, że nie była to szkoła prywatna, tylko była to bardziej szkoła społeczna, chociaż oczywiście było powiedziane czesne i też są różne informacje. No wybrałem jedną, że 370 studentów zostało zapisanych na pierwszy rok studiów. W 1936 roku powołano Fundację Wyższej Szkoły Handlowej, która miała zajmować się i sprawami finansowymi, i zarządzaniem też szkołą. I żeby nawiązać to do wartości, o których wspominałem, tych dzisiejszych, zawartych w strategii, to w statucie Wyższej Szkoły Handlowej były zapisane takie wartości jak krzewienie nauki, kształcenie młodzieży, pielęgnowanie badań i prac naukowych. Myślę, że są one nadal aktualne i to dla pewnie całego szkolnictwa akademickiego. I parę słów na temat pana docenta, doktora czy profesora Leonarda Glawisza, do którego poczułem niesamowity sentyment i bardzo go polubiłem w tych ostatnich miesiącach, dlatego że odkryłem go na nowo, niewiele o nim wiedziałem. No, dla nas myślę, że no, pewnego rodzaju kłopotem jest to, że nie wiemy, gdzie jest grób pana profesora. Jest pochowany na Górczynie, natomiast no, nie dało się ustalić miejsca. I to jest trochę też no, przykre dla nas, bo to jest 1951 rok. Jego przygotowanie no, z tego pamiątkowa, z Podczamotu, z pamiątkowa wyjechał na studia ekonomiczne, także studiował w Lozannie, w Krakowie, w Monachium, był też we Włoszech, był w Stanach Zjednoczonych i to kilka lat, pracował tam również w bankach. Miał to znakomite przygotowanie teoretyczne, ale też praktyczne, stąd też po powrocie do Polski mógł zająć się i przygotowaniem statutu, ale też no, był współpracownikiem Grabskiego, pracował w wielu bankach, doradzał, zakładał wiele różnorodnych towarzystw i no, szczególnie te jego doświadczenia związane z Uniwersytetem w Lozannie pozwoliły na to, że przygotował zręby uczelni, znaczy postawił jak gdyby niesamowite fundamenty, na których do dzisiaj możemy się opierać. Został zatwierdzony na stanowisko dyrektora przez ministra. Natomiast no jest dosyć ciekawa historia związana z budową tego gmachu głównego. Kiedyś to były wały Zygmunta Starego. Dzisiaj Alenia Podległości, a w czasie naszych studiów to była ulica Marcinkowskiego. Ponieważ okazało się, że ten budynek no, będzie wznoszony na
zasypanej fosie przy murach miasta Poznania, to okazało się, że trzeba wbić 300 betonowych pali i ta uczelnia stoi na tych 300 palach. Natomiast no, z tego powodu koszty zostały zwiększone i proszę spojrzeć na krzywdę, którą można wyrządzić człowiekowi. Mianowicie w Kurierze Poznańskim, ja już napisałem według tej pisowni dzisiejszej, było to przez długie J, Kurier Poznański przez długie J, zarzuty dotyczące no, przekroczenia kosztów z takim podejrzeniem, że być może była jakaś malwersacja. Izba Przemysłowo-Handlowa powołała komisję specjalną i ta komisja stwierdziła, że nie znajduje żadnego uszczerbku na honorze doktora Leonarda Klapisza, oczyściła go z wszystkich zarzutów, natomiast no, pozostał pewnego rodzaju niesmak, myślę, że po obydwu stronach. I pan profesor Leonard Klapisz wyjechał z Poznania do Gdyni w 30 roku. I o tej bratniej pomocy i o stowarzyszeniu już wspominałem. Biegle znał kilka języków i publikował w kilku językach, prowadził też wykłady w kilku językach. Więc jeżeli popatrzymy dzisiaj na globalizację i na to, no jak chcielibyśmy się rozwijać jako kadra, jako studenci uniwersytetów, no to jest niesamowitym wzorcem, jest aktualnym dla nas wzorcem. Cały czas się też rozwijał, uczył się, angażował w różnorodne działania praktyczne i te opracował założenia organizacyjne szkoły, no mając doświadczenia związane właśnie z Lozanną. Myślę, że dużo rozmawiał też z architektem Adamem Ballenstedtem na temat budynku. On został zaprojektowany niezwykle przestronnie. Tutaj pewnie i pani profesor Pilarczyk i koledzy Leszek Westerny, Franciszek Kulpa, no doskonale pamiętają, że ta uczelnia w 1966 roku, mówię o gmachu głównym, wyglądała inaczej. Od 1950 roku tam zabudowywano każdy kąt. Była to uczelnia, która miała bardzo dużo przestrzeni, bowiem no, obydwaj pewnie i pan dyrektor i pan architekt byli przekonani, że młodzież potrzebuje przestrzeni, żeby rozmawiać, żeby się spotykać, wymieniać różnorodne poglądy. W związku z tym tak została zaprojektowana, no też piękne schody. Drugie takie są przed operą. To w Poznaniu są dwie takie instytucje z ładnymi schodami. No, cały czas też miał te znakomite, szerokie kontakty międzynarodowe. No i proszę też spojrzeć, że no dopiero parę miesięcy temu, 9 października, z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów odsłonięto tablicę pamiątkową w holu gmachu głównego, po lewej stronie jak się wchodzi, poświęconą właśnie Leonardowi Klapiszowi. Myślę, że dla młodego pokolenia no, przybliżenie tej postaci jest dosyć istotne z uwagi na wartości, na których można się no, współcześnie opierać. I to właśnie były te podstawy, no i przed, i po 1945 roku. Około w tym pierwszym czasie było około 700 studentów rocznie. Niewielu ich kończyło no, z uwagi na czesne i z uwagi też na opłaty, jeżeli chodzi o egzaminy końcowe. Pracowałem z panem Janem Homanem kiedyś, który w 1939 roku no, mógł kończyć te studia, ale nie miał pieniędzy na opłacenie dyplomu. Kiedy chciał rozpocząć pracę, bezrobocie było przed wojną dużo wyższe, to mówiono mu, żeby pokazał dyplom i mówi, że to było takie błędne koło, więc jak wybuchła wojna, mówi, to się ucieszyłem, bo mi rozwiązało wszystkie problemy z opłatą za ten dyplom i zyskaniem dyplomu. Około 1500 absolwentów opuściło mury uczelni, tak jak patrzymy, że no było tam 700 studentów rocznie, to niewiele doszło do finału. Uczelnia była jednowydziałowa, dopiero w 50 roku po upaństwowieniu utworzono wydziały finansowe i handlowe. One się nazwy tam później też trochę zmieniały.
I w 54 utworzono Wydział III Towarzystwo. W 59 roku uczelnia otrzymała prawo doktoryzowania i z tego co wiem, to pierwszym doktorem uczelni był pan profesor Wacław Wilczyński. I tu przepraszam, w 69 roku pan profesor Edward Taylor został przesunięty już w stan spoczynku. I myślę, że no, nawet mogę powiedzieć, że jak się przygotowałem do kolokwium habilitacyjnego w 82 roku, to dopiero wtedy pojawiły się na półkach czytelni książki profesora Edwarda Taylora. Normalnie były schowane. Nie można było do nich dotrzeć. Być może, gdyby ktoś chciał, to musiał mieć pewnie specjalną zgodę rektora. Właśnie z uwagi na ten krytyczny stosunek, już przed wojną się bardzo krytycznie wypowiadał pan profesor Taylor o systemie komunistycznym. I tu jak pan profesor Filip Kaczmarek mówił na początku o tej mojej zdolności do pisania, rzeczywiście mam lekkie pióro, natomiast no, ciągle mi o tym powtarzał pan profesor Wacław Wilczyński. Niech pan pisze. Profesor Taylor przed wojną dużo pisał na temat inflacji. Do takich tekstów popularno-naukowych. Społeczeństwo było zaskoczone, nie wiedziało, co się dzieje, skąd ta inflacja się bierze, jak sobie radzić. I on na łamach gazet. Myślę, że wielu z nas pamięta aktywność pana profesora Wilczyńskiego w zakresie jego pióra, który co tydzień we wprost pisał różnorodne artykuły. I być może to jest takie też no, usprawiedliwienie trochę dla tego, co robię i no, robię to z przyjemnością, czyli piszę dużo, zachęcony przez pana profesora Wilczyńskiego. Od pana profesora i od pani profesor Zenobii Knakiewicz, która też no, zawsze była bardzo aktywna, jeżeli chodzi o zebrania Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oni mi sugerowali, że dzięki temu, że pan profesor Taylor był w domu, miał czas dla doktorantów i regularnie odbywały się jak gdyby takie tajne komplety, prawda? Spotkania doktorantów w domu pana profesora Taylora. Więc jeżeli mówimy o tym temacie, prawda, utracona, prawda, odzyskana, to i no, postawa pana profesora Taylora, ale też zaangażowanie młodej kadry, no, wtedy młodej, prawda, profesor Wilczyński, pani profesor Zenobia Knakowicz, nie mamy zbyt wielu dokumentów. No dzisiaj, gdybym miał tę wiedzę, którą mam w tej chwili, to bym pytał pana profesora Wilczyńskiego, bo miałem z nimi świetne relacje, trochę na temat szczegółów, jak to wyglądało, ile osób tam się gromadziło. I takie odniesienie mam też do teraźniejszości, że my za mało wykorzystujemy w tej chwili potencjał emerytowanych profesorów. Wysyłamy profesorów na emeryturę, którzy mają 70 lat, oni spokojnie, no takie seminaria doktorskie na przykład mogliby znakomicie prowadzić, bo wtedy jakość przygotowania byłaby moim zdaniem bardzo wysoka. No i parę słów chciałem jeszcze też powiedzieć na temat Adama Wallensteina. On wygrał ten konkurs na zaprojektowanie budynku przy tych wałach Zygmunta Starego. Tu jest też jego informacja o jego życiu. No, dosyć młodo zmarł w Krakowie. Urodził się 1 października. To lubiłem też studentom mówić o tym, o takiej ciekawostce, prawda, że jeśli ktoś rodzi 1 października, no to w dniu inauguracji z reguły profesor Wierzbicki był rektorem, który uważał, że inauguracja musi być 1 października i nie zgadzał się na żadne przesunięcia, chociaż tam władze Poznania nalegały na to, żeby ta inauguracja była w różnych terminach, tak żeby można było się pojawić na wszystkich inauguracjach tutaj w Poznaniu. Oddano ten budynek jesienią 1932 roku. Pierwsze zajęcia odbywały się przy Alei Marcinkowskiego, 3 w budynku Izby Przemysłowo-Handlowej. Natomiast no, po tym roku 45, a zwłaszcza po roku 50, kiedy zwiększono liczbę ćwiczeń i też no, wprowadzono obowiązki zdjęcia, brakowało pomieszczeń i wówczas zabudowywano każdy kąt
Także ten wnętrze tego budynku wygląda zupełnie inaczej. Fundamenty i te pale, które zostały wbite z 300 pali, taka jest też hipoteza, że one spowodowały też, że bomba, która spadła w 1945 roku na dach główny, nie zrobiła większych szkód. Nie? Uszkodziła dach i o trzecie piętro, natomiast zatrzymała się na stropie, a budynek się też nie rozpadł, ale już przy odbudowie w 1945 roku to już obniżono trochę wysokość tej auli seledynowej, to są bale seledynowe, aula nazywa się seledynowa, od właśnie koloru ścian i kolumn, które są tę aulę. Także no, wygospodarowano dodatkowo jeszcze piętro, w nasz czas, w naszych studiów, było tam studium wojskowe z dwoma też takimi salami amfiteatralnymi. 5 marca powrócił pan profesor Górski do Poznania. Jako prawnik bardzo się zaangażował w odzyskanie mienia uczelni w wielu sprawach. Tak, pan profesor Górski był niesamowicie zaangażowany, żeby no, mogły odbywać się zajęcia i żeby uzyskiwać te środki na to, żeby wyremontować pomieszczenia gmachu głównego. 16 kwietnia 1945 roku, no tak znalazłem w tych dokumentach, rozpoczęły się zajęcia, nie wszystkie okna miały jeszcze szyby, studenci siedzieli w kurtkach, ale no, cieszyli się tym. Ten pierwszy rok został trochę skrócony, pewnie z intensyfikowaniem zajęcia, no po to, żeby można było potem już nabierać kolejne roczniki. No i tu chciałem pokazać jak gdyby ten dorobek pana profesora, czy pana architekta Szteda. To jest przedwojenne zdjęcie budynku. Trochę mi szkoda, prawda, że na dachu nie ma tej laski Hermesa, która była przed wojną. Nawet no, pan profesor Gulczyński proponował, żeby może dać tytuł taki uczelnia z kaduceuszem. Tutaj akurat to wszystko się na tym budynku pojawia, a teraz już mamy to po roku 2010, gdzie pojawiły się dwie rzeźby. I tutaj chciałem też państwu powiedzieć, że jest pewnego rodzaju myśl zawarta w tych rzeźbach. Mówię rzeźby, bo chcieliśmy pomniki. Okazało się, że to by pozwolenie na budowę trwało 2 lata, bo to jest już budowa. To musi być pozwolenie na budowę. Ktoś nam podpowiedział, że gdyby to był wniosek o rzeźbie, no to wtedy wniosek to jest rozpatrzony od ręki. No więc zmieniliśmy tylko wniosek, że dwie rzeźby. No i powinniśmy się posługiwać, że mamy tam dwie rzeźby. Jaki był zamysł Adama Ballenstedta, bo te cokoły tam były, ale co tam miało być, to tego już nie wiem. W każdym razie pan profesor Edward Taylor, który pracował na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, jest bliżej uniwersytetu. Tutaj z tej strony jest pan profesor Zbigniew Zakrzewski. No, ta strona taka, myślę, że bardzo racjonalna, związana z profesorem Taylorem, a tutaj z drugiej strony nieprawdopodobne zupełnie emocje, charyzma, którą miał pan profesor Zakrzewski i mają do dzisiaj. Ilekroć rozmawiałem z Jankiem Wiktorem z Krakowa, to mówił mi, że jak przechodził w Krakowie po Akademii Górniczo-Hutniczej, to mu się wydawało, że przechodzi po naszej uczelni. Dlatego, że to jest też projekt Adama Ballenstedta. Myślę, że możecie państwo nawet zobaczyć, nie? Pewnego rodzaju podobieństwo, tak? No, te kreski ręki pana architekta Adama Ballenstedta i to odkrycie dla mnie sprzed 2 lat, kiedy zamówiłem mszę świętą za duszę pana doktora Szczepana Gawłowskiego, prezesa firmy Chrysler, który zmarł bardzo młodo, i zamawiałem tę mszę w kościele w Puszykowie, gdzie niedaleko mieszkam, to przeczytałem też ze zdziwieniem, że to jest również dzieło Adama Ballenstedta. No i tak zamieściłem też to zdjęcie, ile ktoś ktokolwiek będzie z państwa w Puszykowie, to
może rozpoznać też cokół kolumny Ułana przy ulicy tam Paderewskiego, również został zaprojektowany przez Adama Ballensteina, ale to już mi o tym powiedział jeden ze studentów, który ja zajmuję się pszczołami, a on się zajmuje końmi, więc to wszystko wiedział. I teraz już przechodzimy bardziej do tego okresu, na którym powinienem się skupić, czyli te lata 39-56. Również duża aktywność pana profesora Józefa Górskiego, utworzenie oddziału w Szczecinie. To pani profesor Pilarczyk doskonale pamięta, jak nam pan profesor Zbigniew Zakrzewski opowiadał o wyjazdach pociągami, które niezbyt regularnie kursowały do Szczecina, i po dwóch latach ten oddział się w Szczecinie usamodzielił. Później był to, czy nadal jest, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Są tam też takie tablice w tych latach chyba 80. Sam jeździłem tam jeszcze na zajęcia, bo ta współpraca nadal była. Natomiast no, w 1948 roku łącznie z tym Szczecinem, z tym oddziałem w Szczecinie, to jeszcze wtedy Akademia Handlowa, prawda, miała 4,6 tysiąca studentów. Też nie wiedziałem, że w 1949 roku zlikwidowano Stowarzyszenie Absolwentów. 9 lat walczyli studenci o to, żeby reaktywować ich stowarzyszenie. Po roku 1950, czyli no w ramach tej bitwy o handel i upaństwowienie uczelni, wprowadzono obowiązkowe zajęcia. 50 godzin tygodniowo zajęć. I to spowodowało, nawet obecność była sprawdzana, także stał jakiś wartownik z salą i nikogo nie wypuszczał, albo nie wpuszczał, jak się spóźnił na wykład. To spowodowało gwałtowny spadek liczby studentów, bowiem wobec braku stypendiów, akademików, no, nikt nie był zainteresowany tym, żeby od rana do wieczora, 50 godzin tygodniowo, być na sali wykładowej, kiedy brakowało chleba, kiedy brakowało pieniędzy na spokojnie podstawowych potrzeb. Pan profesor Czerwiński, u którego pisałem pracę magisterską, no, tak żartobliwie mówił, że jaka jest różnica między Karolem Marksem a na przykład panią Marysią Kowalską. No, Marx był ekonomistą, pani Marysia Kowalska jest w firmie starszym ekonomistą. To była taka no, polityczna wojna też absolwentów, pracowników, dzisiaj byśmy powiedzieli lobby, w tym sensie, żeby ten zawód ekonomisty był tak samo jak inżynier. Nie na tej zasadzie, prawda, że ktoś jest tam ma stanowisko starszego ekonomisty, tylko żeby to był zawód tak jak inżynier, architekt i tak dalej. Przed wojną to 15% kobiet, w 1938 roku trochę więcej, a w 1958 już 38%. No, z uwagi na to, że mężczyźni zarabiali, a poza tym upolitycznienie tego zawodu ekonomisty spowodowało, że większość maturzystów była zainteresowana tak zwanymi twardymi zawodami, prawda, czyli żeby zostać inżynierem, jeżeli już mogli studiować, a nie ekonomistą, którego ranga była dużo mniejsza, bardziej polityczna. No i po to pewnie pani profesor, wszyscy pamiętamy z naszego rocznika, jak to doktoraty powstawały, czy opowiadano o nich, prace magisterskie dotyczyły skupu, narzucono, po prostu system komunistyczny narzucił bardzo specjalistyczne zajęcia, ponieważ była to walka z rolnikami o to, żeby jak najwięcej skupić zboża, to też kazano pisać prace magisterskie i prowadzić wykłady dotyczące na przykład skupu. I tak też państwu nie mówiłem o tym, że nie wolno było używać słowa sekretarz, doktor Waszko, prawda, nie mógł się tym posługiwać. Z katedry nie używano tych terminów, tylko zakłady, sekcje albo oddziały. I no, kilka słów chciałem też powiedzieć na temat związków uczelni, bo to może jest jedyna taka okazja, żeby podkreślić rolę i znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w tym stuleciu ich istnienia.
Świetną decyzję podjęły władze uczelni już nieco później, w 1966 roku, kiedy uruchomiono pierwszy raz nowy kierunek, kierunek handlu zagranicznego. I tutaj wypisałem nazwiska absolwentów tego kierunku, prezesów. Pierwszym był Andrzej Byrd, krótko po ukończeniu studiów, później był drugi raz prezesem, następnie Boguś Zaleski, obydwaj z tego samego roku, nieco młodszy Przemysław Trawa, a w tej chwili stery Międzynarodowych Targów przejął Tomek Kopiecki, też nasz absolwent. W tym początkowym okresie, prawda, czyli tam 38-39, było kilka kierunków kształcenia: handlowy, przemysłowy, bankowy, ubezpieczeniowy, komunikacyjny, konsularny, spółdzielczy, pedagogiczny. Trochę mi akurat szkoda, że odeszliśmy od spółdzielczości. Ona akurat w Szwajcarii, prawda, cała sieć Migros, to jest sieć spółdzielcza. Nawet Nagroda Nobla kilka lat temu została przyznana pani profesor za badania nad spółdzielczością, bo nadal się rozwija na całym świecie. I tutaj kilka informacji też o tym, jakie przedmioty były prowadzone w tym właśnie okresie. I rzecz, która no może jest trochę subiektywna, natomiast no, Poznański Ośrodek, mówię tutaj o dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicznym, no jest matecznikiem dla wielu wydziałów, które powstały w całej Polsce. Tak jak myślę, że też Uniwersytet Poznański, czy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, był dla nas bardzo istotny. Pan profesor Czerwiński, uczeń profesora Ajdukiewicza, wielokrotnie się do niego odwoływał. Pan profesor Zbigniew Zakrzewski często mówił o tych swoich studiach na Uniwersytecie Poznańskim. I pan profesor Taylor, prawda, który no równocześnie pracował tutaj i tutaj, to zawsze słyszałem, prawda, że pan profesor, już dzisiaj mówię, wtedy był to doktor, Jerzy Liczkowski opuścił Poznań i wyjechał do Torunia, ale nie wiedziałem tego, że on został wysłany do Torunia przez władze komunistyczne z takim zadaniem, żeby utworzył tam nowy wydział ekonomiczny. I, no teraz jak będę w Toruniu, to chętnie poszukam tablicy, bo tam gdzieś jest tablica poświęcona panu profesorowi Jerzemu Liczkowskiemu z zespołu pana profesora Zakrzewskiego. On wyszedł, któremu no, Uniwersytet imieniem Mikołaja Kopernika w Toruniu zawdzięcza stworzenie całego wydziału. Do Wrocławia odeszli pani profesor Fiodor Krama i pani profesor Józefa Kramer, też zespołu pana profesora Zakrzewskiego, gdzie powierzono im organizację Instytutu Obrotu Torowego w wtedy Wyższej Szkole Ekonomicznej, która powstała trochę wcześniej we Wrocławiu, ale dużo później niż nasz Uniwersytet Ekonomiczny. Później profesorstwo przeniosło się do Katowic. No i niedawno zmarły, pewnie z dwa miesiące temu, pan profesor Jerzy Dietl, który był dziekanem, kiedy my rozpoczynaliśmy studia, przeszedł na Uniwersytet Łódzki po to, żeby zorganizować wydział. Nazywał on się z początku tam Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Tam też jest, przez wiele lat był prorektorem i dziekanem, pan profesor Bogdan Gregor, który jako młody asystent odszedł też do Łodzi. I teraz już mamy te dwa tematy, które z nami są związane od tytułu, do nich chciałbym się odwołać. No, plan był taki, prawda, żeby Poznań, położony na szlaku między Moskwą a Berlinem, między Warszawą a Berlinem, żeby był takim centrum handlowym i targowym. Ja myślę, że zarówno no, utworzenie Uniwersytetu Ekonomicznego, jak też Międzynarodowych Targów Poznańskich to są niesamowite impulsy dla rozwoju gospodarki Poznania, dla kształcenia kadr i dla potem no, całej ekspansji głównie gospodarczej. No, bo taka jest, myślę, zależność.
że poziom naszego życia no, w dużym stopniu jest wynikiem tej pracy organicznej, o której pan profesor Zakrzewski dużo też pisał. Realia były takie, no, że trzeba było się uporać już po tym roku 45, czy od roku 45, z bardzo zniszczoną infrastrukturą i tutaj wymienione nazwiska przeze mnie panów rektorów, no myślę, że można zapisać złotymi zgłoskami, bo znakomicie sobie z tym poradzili. No potem się rozpoczęła też zabiegi różnorodne podejmowano dotyczące budynku banku, budynku przy Towarowej, dalej no, postawienia budynku Altu. Kadra, która była bardzo rozproszona, Wyższa Szkoła Handlowa no, nie mogła zostać od razu też akademią, dlatego że między innymi też nie miała kadr. Przed wojną to było zaledwie 7 profesorów. W całym tym okresie przedwojennym 7 profesorów, nikogo nie było chyba po habilitacji. Dopiero po tym roku 50 zaczął się rozwój kadr, już macierzystych, jeżeli chodzi o uczelnie. Zmiana systemu, przed którym no, bardzo przestrzegał pan profesor Taylor, także myślę, że nawet my czuliśmy na studiach, będąc studentami w 66 roku, tę ogromną niechęć do ustroju. No i taki smutek, prawda, że uczelnia, która była społeczną czy prywatną, nie została upaństwowiona. Myślę, że to tylko tak no, z takich korytarzowych, bardziej może mimiki twarzy czy gestów, widziałem dysonans starszych kolegów dotyczący tego, że narzucono nam rektora, dalej upolityczniono edukację wyższą. Podziwiam no, naszych starszych kolegów, że sobie z tym wszystkim poradzili. Profesor Czerwiński, Zakrzewski, no tam się jeszcze odwołam też do pana profesora Józefa Zajdy. Siłą uczelni była kadra. Pan profesor Józef Zajda cudem uniknął śmierci po wojnie. On był w gabinecie cieni rządu londyńskiego. Natomiast myślę, że tam akurat Stanley Kulka pewnie dużo mógłby powiedzieć, jak na zajęciach mówił o kursach walut. To były lata 60. On codziennie słuchał nocami radia, Wolna Europa albo innego radia i na bieżąco studentom mówił, jakie są kursy walut. To jest też nazwisko, bo no, na koniec jeszcze chciałem się podzielić z taką refleksją, że znakomita była symbioza, chodzi o uczelnię, między tą kadrą, która wzięła na siebie obowiązek administrowania, czyli rektorzy, dziekani, i kadrą, tak jak profesor Taylor, nawet profesor Zajda, którzy mogli spokojnie sobie prowadzić badania, publikować i zajmować się tylko nauką, bo mieli niesamowicie takie koło ratunkowe ze strony właśnie władz uczelni. No to była przykra, prawda, ta integracja, funkcjonowania w nowych granicach, Szczecin odzyskany, ziemię, gdzie nie było uczelni wyższej i to nasi pracownicy i władze, tutaj jeszcze raz wymienię pana profesora Józefa Górskiego, który się w to bardzo zaangażował. Oczywiście wzrost liczby studentów no też spowodował, że trzeba było sobie z tym wszystkim na to radzić. Mówiłem o tym osłabieniu rangi zawodu, zamknięcie wewnętrzne, czyli te kontakty, prawda, które były siłą reprezentowaną przez pana profesora Leonarda Glawisza, one zostały zamknięte, tak samo no, ograniczenie dostępu do bibliotek, do wiedzy. No, wszyscy korzystali z różnorodnych sposobów przemytu. Jeżeli chodzi o książki najnowsze czy publikacje, było to na zasadzie często kontaktów prywatnych, o których no i profesor Dietl mi opowiadał, ten profesor Zakrzewski. No niestety też był to okres podsycania tych konfliktów społecznych, czyli no, szukania wrogów klasowych wśród tych właścicieli różnorodnych przedsiębiorstw dotyczących bitwy o handel, a z drugiej strony dodatkowe punkty, które były przydzielane osobom, które miały odpowiednie pochodzenie chłopskie albo robotnicze, to
to do egzaminów wstępnych dopisywano specjalne punkty. W związku z tym no trochę też selekcja polityczna, prawda, była tym elementem, który był realny, ale tworzył też różnorodne zagrożenia. I teraz jeszcze na wartości, które moim zdaniem są właśnie kluczowe dla etapu, na którym jesteśmy, to wiedza merytoryczna i wiedza metodyczna kadry naukowej. Tutaj jeszcze raz chciałem no, przywołać pana dyrektora, czy pana dyrektora Leonarda Glawisza, ale no, już z czasów naszych studiów, prawda, to i pan profesor Wilczyński, Zakrzewski, no tam jeszcze się pojawią dalej nazwiska profesora Szczurkiewicza, później profesora Krzykały, historia gospodarcza, pewnego rodzaju interdyscyplinarność. Natomiast ja myślę, że nawet w tej chwili, kiedy wykonuję różnorodne recenzje prac habilitacyjnych albo profesor, to widzę, jakie mamy dobre fundamenty od tego 56 roku, tylko dlatego, że znakomicie w te fundamenty zostali wyposażeni nasi mistrzowie, czyli no przestrzeganie tych reguł metodyki prowadzenia badań, niezależności, etyki, no lawirowania trochę między tymi naciskami politycznymi, a niezależnością myślenia. No ja osobiście pamiętam, prawda, prawa Kartezjusza, czy zdjęcie Kartezjusza, który był w gabinecie pana profesora Czerwińskiego i jego odwoływanie się do współpracy z panem profesorem Ajdukiewiczem, no w swoim czasie też rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Wyjątkowa była atmosfera i ona trwała aż do czasu, kiedy my byliśmy studentami, dużej kultury organizacyjnej, szacunku. To być może no, swego rodzaju diaspora, bo opieraliśmy się, czy tam mistrzowie opierali się tym wpływom komunistycznym, więc integrowali się, było dużo spotkań, dużo rozmów. Oczywiście też uczelnia była mniejsza, to nie było, prawda, tam 1000 pracowników, jak mamy w tej chwili, tylko znacznie mniej. Od pana profesora Glawisza ta świadomość celu, świadomość misji, świadomość sensu, odpowiedzialności akademickiej zawsze towarzyszyła naszym nauczycielom, władzom rektorskim i nawet no, mogę powiedzieć, że nie wiem, w jaki sposób udało im się często pogodzić te naciski polityczne w stosunku do tego, jak się zachowywali, jak sobie radzili z tym, żeby te postawy takie metodyczne, etyczne przekazywać dalej. I oczywiście no, dużym wsparciem dla ekonomistów, dla kupców, tak, bo to z początku w tym 26 roku bardziej mówiło się o kupcach, o kupiectwie, były jednak Międzynarodowe Targi Poznańskie, a zwłaszcza te imprezy czerwcowe. Międzynarodowe Targi w czerwcu, one powodowały, że nawet my jako studenci mogliśmy jednak no, i zwiedzać pawilony amerykańskie, mogliśmy obserwować nowe technologie. Z punktu widzenia też myślę, że takiego rozwoju naukowego, kreatywności, to były niezwykle cenne zasoby w postaci tych imprez, ale też no, generalnie zjazdu przedsiębiorców w Poznaniu. Pan profesor Zakrzewski, który tam pod koniec swojego życia wydał książkę o wkładzie Poznaniaków, czy Wielkopolan, w rozwój kultury i sztuki polskiej, to jednak akceptował tę rolę pracy organicznej, która jest związana z przedsiębiorczością. No i nawet niewielu studentów mówiło, że wybrali Poznań z uwagi na to, żeby nauczyć się i przygotować się do pracy przedsiębiorstwa. Kolejna no, silna strona, a zarazem wartość, to niezależne organizacje studenckie, Bratnia Pomoc. Były też związki sportowe, były też teatry, teatrzyki. No, myślę, że osoba pana prezydenta Andrzeja Witruskiego, pana profesora Andrzeja Korzeniowskiego, to są lata 50., kiedy oni bardzo angażowali się w
tworzenie różnorodnych przedstawień, przygotowywanie tych przedstawień. Ja jako tutaj też teatr Pegazik, albo też no, pierwsze takie zalążki późniejszego chóru Sonantes. I nawet nawet my mieliśmy jeszcze przedmioty, prawda, w tych latach 60. dotyczące spółdzielczości. Duże zaangażowanie i duża też aktywność stowarzyszenia absolwentów. Uczelnia zawsze dobrze stała i była dobrze notowana, jeżeli chodzi o przygotowanie językowe. Była znakomita kadra. Nawet w tej książce już, która jest w tej chwili w wydawnictwie, będzie sporo wspomnień mówiących o umiłowaniu też kultury, do której przekonywali lektorzy, no bardzo związani też ze swoimi narodami, bo wielu mieliśmy tutaj takich native speakerów. Ta szeroka reprezentacja społeczna to taka jest moja wizja, no, że jeżeli mamy 1000 studentów, to tych mózgów wybitnych będzie tam kilkanaście, jeżeli mamy 10 tysięcy studentów, to tych mózgów wybitnych będzie dużo więcej. A zatem, kiedy rosła ta liczba studentów, to myślę, że też potem no, przekazywanie tych doświadczeń i wiedzy było też dużo szersze. Mieliśmy bardzo silne związki z innymi ośrodkami akademickimi w kraju. Ja mówię o tym czasie, kiedy nie można było wyjeżdżać poza granice kraju, to jednak na pewno było dużo osłabienie, jeżeli chodzi o rozwój dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego, ale ta integracja, która była między Warszawą, Poznaniem, Katowicami, Wrocławiem, Gdańskiem, Szczecinem, Toruniem nawet, była wyjątkowa zupełnie i do dzisiaj te więzi pozostają bardzo trwałe. I integracja środowiska, to już właśnie o tym wspominałem, dotycząca no, związków z Uniwersytetem Poznańskim. Nie, nawet mogę Państwu powiedzieć no, ciekawą, taką ciekawostkę, że kiedy no, w takich badaniach marki bada się znajomość marek i da się markę Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza i da się też fikcyjną markę Uniwersytet Poznański, to byście Państwo byli zaskoczeni, jak dużo jest wskazań w całej Polsce, że ludzie znają markę Uniwersytet Poznański. Nie ma takiej marki. Ona była przed wojną. Ale pewnie na zasadzie skojarzeń, w języku jagiellońskim, warszawskim, wrocławskim, kojarzy się, że jest też coś takiego jak Uniwersytet Poznański. I to, do czego dzisiaj chcemy też dążyć, chcielibyśmy to tworzyć, to jest interdyscyplinarność. I takie seminaria tutaj organizujemy. Tu jest obecny też pan Franciszek Kulpa, 3 dni temu z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji. No coś, co w tej chwili myślę, że jest ważne dla integracji pokoleń, ale też dla takiej integracji na zasadzie dyscyplinarności. Więc no, mi osobiście to myślało bardziej, już jak byłem sam pracownikiem zajęć z logiki, ale pamiętamy wszyscy zajęcia z filozofii, socjologii, z prawa, z etyki. Dyskusje na temat idei uniwersyteckich zawsze były bardzo żywe. No, opór wobec tych władz komunistycznych, prawda, powodował, że morale było bardzo wysokie i nawet no, ktoś musiał prowadzić różne organizacje partyjne, ale tak z perspektywy potem czasu, jak patrzyłem na to, to byli to ludzie niezwykle porządni. I nawet no, mówili, co można, czego nie można, żebyśmy tam specjalnie nie podpadali z uwagi na to, żeby jednak trwać i żeby ta odzyskana, prawda, już była w stosunku zapytania. I tu właśnie ten punkt, o którym wspominałem, że ta symbioza władz rektorskich z pracownikami skupionymi na pracy dydaktycznej, badawczej. I tu jest właśnie też no, wspomnienie, no, wiele pewnie nazwisk można by było przywołać, ale pan profesor Józef Zajda, który był wyjątkowym zupełnie człowiekiem, też są takie opowieści niespisane jeszcze,
bo wiem, że ktoś miał być następnego dnia aresztowany. I on wtedy zniknął. Wyjechał z Poznania i potem, kiedy już Stalin zmarł, wrócił, bo wiemy doskonale, prawda, ta pierwsza fala jakichś takich aresztowań czy nienawiści się przewinie, to potem już jest trochę spokojniej i podobno, prawda, tak uratował się pan profesor Józef Zajda, no, dla dobra całej społeczności. No i ten ostatni slajd, o którym Państwu mówiłem, że jest mi bardzo bliski, to jest teraz kwestia pewnie, nad którą będziemy się zastanawiać i musimy szybko podejmować różnorodne decyzje. To jest ta dynamika otoczenia, ale wewnętrzna i też zewnętrzna. Im większa czasem uczelnia, tym trudniej o tą taką dobrą kulturę organizacyjną i pewnie z tym trzeba będzie sobie radzić. No też wielokrotnie rozmawiałem potem z panem profesorem Pitlem, który był senatorem zaraz na początku lat 90. no i zwolennikiem tej prywatyzacji uczelni wyższych. Był trochę zapatrzony, tak mówił, w ten model amerykański. Potem był trochę rozczarowany tym, co się tutaj w Polsce stało. No pewnie te naciski zewnętrzne w tej chwili są i być może będą jeszcze większe. Kolejna rzecz, która no, dla mnie jest dosyć istotna, bo Wyższa Szkoła Handlowa powstała no, w dużym stopniu jako taka uczelnia praktyczna. Brakowało dla zawodu kupca, dla gospodarki. No i te kadry miały się tutaj pojawić. I ciągle w tych dokumentach przejawiało się to, ile teorii, ile praktyki. Teraz pojawił się nowy model Google'a 70-20-10. I według tego modelu 70% kompetencji, kwalifikacji to są własne doświadczenia. 20% to są rozmowy z innymi osobami. 10% to są wykłady, to są kursy. No, nie da się napisać instrukcji wiązania sznurowadki. Trzeba pokazać film, albo trzeba samemu to przećwiczyć. Ani napisać nie ma jak, ani też nauczyć się nie ma jak. Im więcej jest w tej chwili nowych technologii, to pewnie być może bardziej trzeba się nastawić na te umiejętności takie praktyczne. No, w moim życiu szczęśliwie złożyło się, że doczekałem rozwoju, pojawienia się rozwoju ekonomii behawioralnej. Teraz jestem na emeryturze i w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, gdzie pracuję na pełnym etacie, dostałem nowe przedmioty: neuronauka w zarządzaniu, fitness mózgu, trening i rozwój mózgu. Z przyjemnością naprawdę przeczytałem wiele różnorodnych książek. Jest to wiedza wtórna dla mnie, napisana przez neurobiologów. Widzę, że ta informacja o naturze człowieka, o tym, jak funkcjonują nasze mózgi, jak są zbudowane, że dzisiaj ewolucja nie nadąża za zmianami w otoczeniu. Musimy się ratować świadomością, rozwojem świadomości, jak gdyby przyspieszeniem rozwoju naszych mózgów. A zatem no pewnie tą nową część, nawet jeżeli to brzmi trochę dziwnie, nienaturalnie, ta neuronauka, mi się akurat bardzo ten termin podoba, jest taki skrótowy, syntetyczny. Nie chodzi o to, żeby tam brylować nazwą, tylko chodziłoby o to, żeby te praktyczne rzeczy z tej wiedzy o naturze człowieka, żeby przyjąć i żeby wdrażać. Kolejna kwestia, chociażby ten model Google, o którym powiedziałem. Ale potężne korporacje albo też firmy doradcze typu McKinsey mają same swoje systemy szkolenia, kształcenia i widzę, że wiele korporacji zwraca się do nich już z prośbą o prowadzenie różnorodnych zajęć. Tutaj no, patrząc na ten dylemat, ile teorii, ile praktyki, pewnie powinniśmy podjąć też jakąś taką dyskusję quo vadis społeczności akademicka. Quo vadis to uczenie uniwersyteckie. Ale jasną jest rzeczą, że jeżeli mówimy o fizyce, prawda, i o chemii, albo mówimy o laboratoriach z produkcją szczepionek, no to jakie zasoby teorii muszą być? Natomiast jakie powinny być proporcje, jeżeli chodzi o zarządzanie, to tutaj już jest kwestia bardzo otwarta.
Kolejna rzecz, pan profesor Koźmiński na inauguracji Akademii Leona Koźmińskiego, no tak na marginesie mogę powiedzieć, że aktualny rektor, pan Grzegorz Mazurek, jest naszym absolwentem i też trochę jak pan doktor Glambisz kończył różnorodne studia w Szwajcarii. To na inauguracji, to no pierwszy raz był nowy rektor Grzegorz Mazurek, 40 parę lat, to pan profesor Koźmiński mówił, że mamy niewiele czasu, użył takiego słowa, żeby się przepoczwarzyć. Nie wiem, co to znaczy teraz przepoczwarzyć, ale tutaj no, parę takich wyzwań zapisałem, które są oczywiście też u mnie głęboko w sercu. Jak sobie z tym wszystkim radzić, kiedy się pojawiają nowe technologie? Bo teraz no, część studentów na przykład byłaby zachwycona, gdyby zajęcia były w formie zdalnej, bo nie tracą czasu na dojazdy. Ja mówię o studiach podyplomowych. Są różne preferencje. Z jednej strony potrzebujemy tej relacji społecznej, ale z drugiej strony dla życia rodzinnego, dla własnego rozwoju, to pojawiają się też no, takie konkurencyjne działania. Globalizacja, koncentracja, specjalizacja, interdyscyplinarność. Prawda? W jaki sposób to połączyć? I to jest też profesor Schiller, Nagroda Nobla w 2013 roku z ekonomii narracyjnej. Ta książka się ukazała. I też no, trochę pytanie Jacka Bukaja, tak? Na po piśmie. Czy rzeczywiście rozstaniemy się z drukiem, z czytaniem, z pisaniem, czy przejdziemy tylko na obraz, na filmy, na zdjęcia? Nie, na przeżywanie. Nie, no to są takie znaki zapytania, które no, dla mnie są bardzo ciekawe i może będzie kiedyś okazja też, żebyśmy o tym rozmawiali. Trochę tam przekroczyłem ten czas 19. Oczywiście ja tutaj zakończyłem to swoją prezentację, natomiast mamy czas, przynajmniej ja mam czas na rozmowę, na dyskusję, to jestem do Państwa dyspozycji. Panie profesorze, oddaję ekran. Dziękuję bardzo panie profesorze za bardzo ciekawy wykład o realiach i wartościach w historii Uniwersytetu Ekonomicznego. Dla mnie było to bardzo ciekawe, o wielu tych rzeczach nie wiedziałem, więc dziękuję serdecznie, ale też za tą ostatnią część o wyzwaniach, pytaniach, dylematach, no, na które będziemy musieli odpowiadać. I ja się absolutnie zgadzam z tą tezą, którą pan profesor na początku też podkreślił, że uczelnie jakby nie potrafią wykorzystać potencjału swoich profesorów, swoich emerytowanych profesorów. My w towarzystwie mamy też profesorów, którzy mają ponad 90 lat, a jeszcze czynnie potrafią coś zrobić dla towarzystwa, dla środowiska, dla nauki. Więc ja myślę, że tutaj nie ma limitu wieku takiego, który można by zadekretować, prawda? Który by można było sztywno określić. Są osoby, które bardzo długo mogą być sprawne intelektualnie i czynne, jeśli chodzi o wkład w rozwój nauki i w odpowiedzi na te różne dylematy współczesności, które są bardzo ważne i które będą determinowały kolejne pokolenia, ich szanse na życie w lepszym świecie, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał, wiedzę, możliwości bez żadnych limitów wiekowych, bo to jest strata, to jest jakby skarb, którego nie optymalizujemy, prawda? I to jest coś bardzo ważnego, więc dziękuję bardzo uprzejmie, się absolutnie zgadzam z tym. Chciałbym Państwa zachęcić do uwag, komentarzy, pytań. Mamy trochę czasu właśnie, żeby podyskutować w takiej formie. Już niebawem przejdziemy na formy realne, bo okoliczności pozwalają, więc chyba już w czerwcu nawet uda nam się wrócić do spotkań w sali posiedzeń. Część osób jest bardzo stęskniona tej formy, więc jak tylko będzie możliwe, to zrobimy. Ja tu jeszcze chciałem tylko dodać, bo widzę, że jest pan Marek Makieła. On ma ogromny talent historyka i podziwiam go za to i lubię z nim rozmawiać, bo uzupełnia w
braki, które ja mam w tym dostarze historycznym, a panu profesorowi Andrzejowi Kalczyńskiemu, którego widzę tutaj po raz pierwszy, bardzo dziękuję za tą inspirację i za namówienie mnie. Parę nocy zarwałem, żeby się przygotować, ale zrobiłem to z wielką przyjemnością i bardzo dziękuję. Pan profesor Golczyński był wcześniej już, tylko że nie miał włączonej kamery. Tak, tylko w tej chwili właśnie. Ale słuchał. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan profesor Golczyński chyba chce coś powiedzieć. Tak, ale ja jako współgospodarz to może trochę później, jeśli dobrze, ktoś... Dobrze. Ja też mam pytanie, ale też czekam, aż przyjdzie moja kolej. Nie mogę sam tutaj dominować, więc zachęcam Państwa. Ale jeśli nie ma, to mogę zacząć. Jedno pytanie, bo książka, którą pan profesor przygotowuje i zdradził mi już pan profesor, co w niej będzie, to znaczy co do tych kierunków takich podstawowych czy rozdziałów, nie ma tam tego, o czym dzisiaj właściwie mówiliśmy i widzę, że pojawia się to jako bardzo istotny element w pana rozumowaniu w ogóle tożsamości uczelni, mianowicie tradycja. Wśród tych wartości, które powinny uczelnie dzisiaj promować, a niektóre wyraźnie to wskazują, że dla nich to jest ważne. Tradycja. My jesteśmy długoletnią instytucją, chcemy pokazać, że mamy z czego czerpać. I wśród tych wartości właśnie tego nie ma, a widzę, że pan profesor stawia na, może po tych zerwanych nocach właśnie stawia pan profesor jako ważny filar tożsamości uczelni, tradycji i osiągnięcia tamtych lat. Panie profesorze, pierwszy wykład zaczynałem dwoma tematami zawsze jako pracownik uniwersytetu. Najpierw było Gaudeamus, nauczyłem ich Gaudeamus i z nimi zaśpiewałem, przetłumaczyłem im sens pieśni Żakowskiej, a drugie to była historia uczelni. Zajmowałem się marketingiem i wiedziałem, jak ważna jest tradycja, odwoływanie się do korzeni. Mówiłem do korzeni i miałem specjalną taką prezentację, nie tak głęboką jak w tej chwili, bo powiem szczerze, że o profesorze Glawiszu niewiele wiedziałem, więc zaczynałem głównie od pana profesora Beretetkowicza, za co mogę tylko pana profesora Glawisza bardzo przeprosić, ale uległem też tej magii słów, że dyrektor to nie jest tak ważny jak rektor. I zawsze mówiliśmy, że pierwszym rektorem był profesor Beretetkowicz. Może to jest ułomność mojego umysłu, ale ja tak od najmłodszych lat zapamiętałem od czasów studenckich, że pierwszym rektorem był pan profesor Beretetkowicz, a reszta nie miała większego znaczenia. I jak mieliśmy 60-lecie uczelni i nadawaliśmy imiona salom, to wybraliśmy dwóch pierwszych rektorów, czyli profesora Beretetkowicza i profesora Skackiego, dwie duże sale amfiteatralne. Dzisiaj, gdybym miał na to wpływ i mógłbym dyskutować, to bym proponował, żeby ta najważniejsza aula czy sala była imieniem pana profesora Glawisza, bo właśnie ta tradycja, o której pan profesor mówi, wartości, one skupiają się w jego przygotowaniu do zbudowania tych podwalin pod uczelnię. Ja też potwierdzę to pytanie, o którym mówił pan profesor Golczyński. Ja dzisiaj byłem w Miłosławiu na spotkaniu z burmistrzem Miłosławia, który jest burmistrzem miejscowości, z której pochodzi nasz wielki patron Seweryn Mielżyński. I burmistrz mówi, że jak on był w szkole, zresztą szkoła, która się mieści w pałacu Mielżyńskich, który należy do Mielżyńskich, to on nigdy o Mielżyńskich nie słyszał w wieku szkolnym, tak? Dlatego, że mówiło się tylko o kościelskich, o ostatnich przedwojennych właścicielach. A dzisiaj oczywiście o Mielżyńskich się mówi o wiele więcej niż o kościelskich, więc czasami jest tak, że to wraca, prawda? Że dopiero jest pewien czas wymagany do tego, żeby te najstarsze tradycje odzyskać, prawda? Odzyskać i pokazać, co z nich pozytywnego i konstruktywnego dzisiaj wynika. I dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że w Miłosławiu przynajmniej, prawda? Że Seweryn Mielżyński był o wiele ważniejszy dla tej miejscowości, dla tego, co robił dla lokalnej społeczności, ale też w szerszym wymiarze wielkopolski czy narodowym, niż kościelscy. Ale kościelscy byli zapamiętani, bo oni byli ostatni przed wojną, prawda? I dlatego tak się wbili w tą lokalną pamięć, dopiero był potrzebny czas, żeby docenić kogoś. I tutaj mamy podobny przypadek. Myślę, że to nigdy nie jest za późno. I to dobrze, że pan profesor
to wielu ludziom uświadomi. W Miłosławiu była fabryka Unii. Zakład Państwo Unii. Pozwolą, to mogę się włączyć do dyskusji. Mianowicie próbujemy tu z kolegą Henrykiem rozpocząć pewną działalność, a właściwie czujemy chyba obaj, że to jest misja. Mianowicie chodzi o to, żeby właśnie między pokoleniami stworzyć więź, bo tego brakuje. Młodzi ludzie żyją w swoim świecie, jak troszeczkę poskrobać, wiedza historyczna jest bardzo słaba. Wydaje im się, że jakby można bez tego korzenia samemu się dobrze rozwijać. Otóż dlatego traktujemy to jako misję, między innymi z panem profesorem Gulczyńskim. Już kiedyś rozmawialiśmy 2 czy 3 lata temu, idzie to ciężko, bo mamy na myśli ten problem z księdzem Malinowskim. Mianowicie w Komornikach powstała taka bardzo ładne Centrum Tradycji i Kultury i tak dążymy do tego, żeby połączyć 3 wątki. Mianowicie jednym z 2 głównych założycieli był ksiądz Ksawery Franciszek Malinowski. I tam był doktor Schulz jeszcze tak równoległy do naszego Hipolita Cegielskiego, bo oni obaj wykładali w ówczesnej szkole średniej. No i idzie to trudno, ale ostatnio zaczynam przełamywać te lody, dając przykład, bo mówi się, ale już jest ulica księdza Malinowskiego, i przygważdżamy ich tym, że mówimy, w Salzburgu właściwie jest ulica Mozarta, plac Mozarta, gmach, filharmonii i tak dalej, i tak dalej. Co to przeszkadza? To jest jedno, mianowicie wychodzimy chyba z okresu, w którym takie poważne nawiązanie do naprawdę zasłużonych naszych przodków, tak jak ksiądz Malinowski, to jest 160 lat tradycji. I tłumaczymy, że która z gmin może poszczycić się takim patronem? Zaczyna to przemawiać. Drugi element, na który bym zwrócił uwagę, mianowicie międzypokoleniowa integracja powoduje, proszę Państwa, automatycznie, i to mamy na myśli, międzyśrodowiskową integrację. Tego naprawdę brakuje. Uniwersytetów trzeciego wieku jest sporo w Polsce. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Te same osoby z tej samej uczelni spotykają się, nie ma impulsów takich, które by ich pobudzały do jeszcze aktywności, bo już znają się, już te wszystkie publikacje, które ich koledzy wydali, już też znają. My widzimy w tym kierunku sens, że poprzez integrację międzypokoleniową dochodzimy do tego, co jest równie ważne, międzyśrodowiskowej. I to, co kolega Henryk tu mówił, właśnie, że troszkę uczelnie tak wyrastały. Wcześniej może było mniej tego, bo byliśmy zaabsorbowani zdobywaniem środków do życia w ogóle. A teraz, ponieważ ten poziom życia się podniósł, właśnie chodzi o to, że międzyśrodowiskowo jest za mało kontaktów. I do tego chcemy dążyć i myślę, że nam się uda. Między innymi, to tutaj wywołany był kto? Marek Makieła, tak? Do tablicy. Mianowicie, proszę Państwa, akcja Pisz historię swojej rodziny, bo nikt za Ciebie tego nie zrobi, jest właśnie takim zaczynem do tego, żeby przyciągnąć młodych i bardzo młodych ludzi do tego, co jeszcze dziadkowie wiedzą, zanim poumierają. A potem, już zakończę tym, dochodziło czasami do sytuacji, że jak zmarła babcia i ksiądz proboszcz pytał, a babcia jak z domu była? Ni be, ni me. Makabrycznie. I dlatego traktujemy tę naszą misję tu z kolegą Henrykiem jako bardzo ważną, żebyśmy przełamali to rozwarstwienie między właśnie pokoleniami oraz między środowiskami.
bo potem się tworzą no, enklawy czy jakieś takie prawnicy sami z sobą, lekarze sami z sobą i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcamy i będziemy w kontakcie również z PTPN-em, któremu teraz przewodzi pan profesor Kaczmarek, bo tych wątków wspólnych różnych przedsięwzięć trzeba szukać, ponieważ rozwarstwiamy się poprzez pogłębianie specjalizacji. To nie służy scalaniu społeczeństwa. Może to górnolotnie brzmi, ale coś powinniśmy w tym zakresie robić, a my emeryci właśnie mamy takie zamiary. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Marek Makiewa chciałby coś zabrać głos, bo był wywoływany? No właśnie, dzień dobry, ponieważ byłem wywołany przez profesora, no przez kolegę Henryka i kolegę Franka, którego dawno nie widziałem. Może ad vocem tutaj do kolegi Franciszka. Mówił tu o księdzu Malinowskim, a ja siedzę jako trochę historyk, mimo że z wykształcenia ekonomista, a z drugiej strony jeszcze genealog. Odsyłam do tej książki, nie wiem, czy znana ci jest, no. Chyba tak. Chyba tak, nie, bo tam jest bardzo dużo o właśnie księdzu Malinowskim, chociaż ona dotyczy właściwie jego, księdza Malinowskiego, siostrzenic, które przebywały na plebanii w Komornikach i tam przez długie lata były związane z Komornikami. Ale to tylko tak krótko ad vocem. Ja chciałbym wrócić tutaj krótko do profesora Leonarda Glabisza, o którym tam Heniek wspominał i udało mi się dotrzeć, że tak powiem, do źródeł informacji o postaci tego naszego pierwszego dyrektora naszej uczelni z jednej strony, a także przewertować archiwum państwowe dotyczące budowy naszego gmachu i problemów tych, z posądzeniem profesora tam o, no nie wiem, malwersację, za duże słowo, ale wydanie zbyt dużo pieniędzy na tą budowę, która spowodowała wzrost kosztów. Jedna istotna sprawa, jeśli chodzi o życiorys profesora Glabisza. Proszę Państwa, no, ukazało się dużo opracowań dotyczących bardzo prozaicznej sprawy, jaką jest data urodzenia. Data urodzenia profesora Glabisza. Nawet w naszych uczelnianych książkach byli wśród nas, mówię o książkach, bo te wydawnictwo było dwu czy trzykrotnie wznawiane. Pani Maciejewska, eks-dyrektorka, świętej pamięci dyrektorka naszej biblioteki, popełniła zasadniczy błąd w dacie urodzenia profesora, postarzając go o 7 czy tam 8 lat, już nie pamiętam, ale także Wielkopolski Słownik Biograficzny i wszystkie oficjalne słowniki podają błędną datę urodzenia profesora Leonarda Glabisza. Nie wiem skąd to się wzięło, no ale jak ktoś gdzieś tam napisał, to potem to tak przechodzi od jednej osoby do drugiej. No i udało mi się tutaj dotrzeć, jako że jak mówię trochę z hobby jestem genealogiem, dotrzeć do dokumentu urodzenia, jednoznacznie to wyprostować. Także tam już u Henryka się znajdą prawidłowe daty i urodzenia i zgonu. No, wracając do tego zgonu i do wspomnianego braku no, miejsca pochówku profesora, my jako Stowarzyszenie Absolwentów no, już 10 lat prawie temu próbowaliśmy no, pozostawić jakiś ślad po profesorze na cmentarzu górczyńskim i osobiście byłem w zarządzie cmentarza, szukaliśmy dokumentów, danych, żeby określić miejsce. Niestety zostało ono skopane wskutek braku opieki nad tym grobem, no bo profesor nie założył rodziny i nie ma potomków bezpośrednich, chociaż ostatnio razem z Henrykiem i z profesorem Januszkiem tam z bocznej linii Glabiszów tutaj odnaleźli potomków. I próbowaliśmy 10 lat temu zainteresować władze uczelni tym, żeby no jakiś ślad na cmentarzu pozostał. Niestety, ale ówczesny kanclerz, jak i rektor, no
temat się rozmył, można powiedzieć. Rozmył się, no ale w ubiegłym roku, gdy była rocznica, 90. rocznica powstania Stowarzyszenia Absolwentów, udało się, że tak powiem, w uczelni pozostawić tablicę o profesorze, która jest zawieszona tuż przy wejściu do sali seledynowej, do auli naszej uczelni. No i dzięki temu pamięć chyba nie zginie i będą czy studenci, czy też i pracownicy naukowi, młodzi, interesowali się tą osobą, kim był, co robił i co się z nim zdało. To takie tylko krótkie tu dopowiedzenie do tej informacji, której tu profesor Henryk Wróg przekazywał. Wszystkiego dobrego dla wszystkich uczestników tego spotkania. Dziękuję bardzo, ale to, co to pan mówi, to potwierdza z kolei to, co powiedział pan Kulpa o konieczności współpracy różnych środowisk i wymiany tych informacji. Ja niedawno miałem taką historię, że w związku z tym, że ten rok został ogłoszony przez Sejmik Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich, zgłosił się do mnie człowiek, który jest krajoznawcą, regionalistą, prawda, że on parę lat temu podjął wysiłek poszukiwania miejsca pochówku, czy zidentyfikowania miejsca pochówku Macieja Mielżyńskiego, który zmarł w Wiedniu w 1944 roku. I ja nawet nie wiedziałem o tym, że to się udało, prawda? No bo on do mnie przyszedł dlatego, żeby mi opowiedzieć tą historię, ale przyszedł dlatego, że dowiedział się, że jest ten rok Mielżyńskich, tak? Że po prostu udało się dzięki służbom konsularnym, być może władze miejskie w Wiedniu są lepiej uporządkowane, bo nawet miał kopię aktu zgonu i udało się, prawda, zlokalizować. Więc jakbyśmy na przykład chcieli, a przypomnę teraz, w maju była, 3 maja była setna rocznica powstania, trzeciego powstania śląskiego, którego dowódcą był właśnie Maciej Mielżyński, tak? Więc to nie jest bagatelna historia, a nie jest powszechną wiedzą, prawda, że to miejsce zostało zidentyfikowane. Więc takie właśnie wymienianie się informacjami, przekazywanie jest, wydaje mi się, bardzo ważne, właśnie między różnymi środowiskami, bo my nie wiemy, co wiedzą inni. No i dopóki nie ma jakiegoś linku, jakiegoś pretekstu, zarażenia jakiejś sytuacji, tak, żeby się tym podzielić, żeby no, nie ma rozmowy między ludźmi, no to żyjemy po prostu w tych odrębnych światach, w bańkach, teraz się mówi, w bańkach informacyjnych, tak, bo mamy znajomych na Facebooku, czy na Instagramie, czy na Twitterze, którzy myślą o wszystkim tak samo jak my i inne informacje się przez to nie przebijają, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i każdy pretekst, tak, jest do tego dobry. Jeszcze jedno dopowiedzenie, jeżeli pozwolicie Państwo, nie wiem, czy Marku, Ty wiesz o tym, mianowicie Kazio Zimniewicz, to jest po kądzieli potomek, tak, bo tam siostra, tak, jednej z sióstr i to była prababka, no właśnie. Odsyłam do tego. Odsyłam do tej mały, świat jest mały. O tym. Tak, oczywiście. A teraz jeszcze jedno dopowiem, bo jestem, przepraszam, że nie będzie to dotyczyło Henryk tutaj u naszej uczelni, ale Franek wywołał tutaj sprawę komornik i księdza Malinowskiego. No. Dostałem od kolegi, o to jest właśnie ta wymiana integracyjna. Kolega jest z wykształcenia germanistą, obronił doktorat i to bardzo ciekawe, dopiero niedawno, mając 50 parę lat, na temat powstania wielkopolskiego w oczach Niemców, na podstawie literatury niemieckiej, nie polskiej, bo my to zawsze to chwałę żeśmy tylko widzieli, ale to jak widzieli Niemcy nasze powstanie wielkopolskie, ale zostawmy to, bo to tylko dygresja, który ostatnio dotarł do rodziny o nazwisku Wasik. Nie wiem, czy coś mówi Franek, ale mogę Ci powiedzieć i będę musiał się z Tobą skontaktować, bo to Cię zainteresuje jeszcze rodzinnie. Wspomnienia pana Józefa Wasika, który przez całą okupację, przepraszam, Jana Jasika, który przez całą okupację prowadził... Prowadził majątek plewiska. Był tam oczywiście niemiecki Treuhänder, ale on był, że tak powiem, no prawą ręką jego, bo perfekt znał język niemiecki, znał się na rolnictwie, współpracował, o uwaga, z Glabiszem, ale z bratem profesora Leonarda Glabisza, który był właścicielem Szreniawy, może już nie z Kazimierzem, bo on nie żył, ale z jego synem Władysławem Glabiszem.
i że tak powiem, przez te 5 lat okupacji zachował się i we wspomnieniach, no, wspomina twojego teścia, o ile to mi się dobrze kojarzy, sołtysa Krzysztofowicz, Krutacy zmienili im na Krzysztofowicz. O właśnie, nie, tam jest napisane w dokumencie jego, bo są wspomnienia tego właśnie, odkryte ostatnio przez kolegę Karola Górskiego, wspomnienia o twoim teściu. Przepraszam za te dygresje prywatne tutaj. Cały czas przekonujemy się, że świat jest mały, proszę Państwa, tak. Naprawdę. Tak jest. Ale to są rzeczywiste odkrycia, więc to jest coś ciekawego. Bo tak. To są... W ogóle, panie profesorze, ciekawe jest i PTPN, my chcemy troszeczkę poprosić o współpracę w tym roku właśnie Mielżyńskich, bo mamy też potomkinie Mielżyńskich w Plewiskach. Poza tym bardzo ciekawa jest sprawa tutaj Komornickiego Kościoła, dlatego że oprócz tego księdza Malinowskiego był jeszcze ksiądz, który zasłużył się bardzo w powstaniu wielkopolskim. Mianowicie on, jak jechali Polacy z Prus, wracali do kraju, no bo wiadomo, tam w tym 18 roku się przed skończeniem wojny, wychodził na stację, bodajże tu w Plewiskach, w Palędziu, i jak ksiądz wyszedł, no to dawniej coś tam było, jak maszynista prowadził, zatrzymywał te pociągi, rozbrajał Niemców, Polaków tam jakoś błogosławił, do powstania idziecie. I to był bardzo zasłużony człowiek, właśnie ten proboszcz w Komornikach. I on o dziwo jako pierwszy zatrudnił do takich wykopalisk nikogo innego jak profesora Józefa Kostrzewskiego. On tu kopał tu, gdzie jest netto teraz w tym dołku. I to właśnie są zasługi niektórych z tych ludzi. Dlatego po to mówię tylko, że warto właśnie kopać w tych różnych materiałach, które jeszcze się zachowały, bo w niektórych miejscach po prostu one przepadają, no, znikają i powinniśmy to wychwytywać. Ja też dodam, że postać księdza Malinowskiego wspominamy bardzo często, dlatego że w PTPN-ie mamy piękne popiersie i ilokroć przychodzę do gabinetu prezesa, to PTPN-ie, tak, jest. Tak, spotykam zawsze popiersie. Odpowiednio atencją traktowany. Więc jest na bardzo, bardzo eksponowanym miejscu. Tak. Awansował nawet, prawda? Awansował teraz. Tak, awansował. Bo mi się bardzo podoba. To po pierwsze. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Już tak, jeżeli mogę, Bogna Pilarczyk, witam Państwa. Ja może nawiążę jednak do tego, o czym mój kolega z roku tutaj mówił i do tej historii minionej, ale też do tego, o czym mówili koledzy, nawiązując już do zupełnie innych faktów, do tej integracji międzypokoleniowej i nawiążę jakby do pomników, które stoją przed uczelnią. To jest tak, taka jakby widoma próba połączenia tej historii z współczesnością. Zawsze pytamy studentów, przynajmniej zawsze, ja też nie śpiewam Gaudamu ze studentami na pierwszym wykładzie, ale też przypominam historię i pytam, czy wiedzą, kto siedzi przed uczelnią na tych dwóch fotelach. Nie zawsze odpowiedź jest pozytywna, raczej tak może czasami jeden się uda trafić, jedno nazwisko pana profesora Zakrzewskiego, najczęściej, bo to jednak trochę bliżej niż profesor Taylor, ale nam bardzo zależało, świętej pamięci pan profesor Bogdan Gruchman, który był przewodniczącym Komitetu Budowy tych pomników, naprawdę zrobił bardzo wiele, żeby te dwie postaci, jak się Państwo domyślacie, była szeroka dyskusja, kto tam ma zasiąść, tak, na tych pomnikach, kto ma być uhonorowany w ten sposób. No i
optowaliśmy bardzo za profesorem Taylorem i to jest też to połączenie, bo profesor Taylor właściwie reprezentował Uniwersytet Poznański, tak? Natomiast profesor Zakrzewski oprócz swoich zasług, jakie miał dla uczelni, no był również poznaniakiem o bardzo bogatym, że tak powiem, dorobku, jak chodzi o historię miasta Poznania i dlatego też ważne było dla nas, żeby te dwie postaci się znalazły. Wobec dyskusji takich, które były, że może by jeszcze tego profesora, może by jeszcze innego, stwierdziliśmy wtedy w naszym komitecie do spraw budowy tych pomników, że jeszcze zostały takie nisze w frontonie budynku głównego i że jeszcze jak będzie potrzeba posadzenia któregoś tam z profesorów, to jeszcze jest miejsce. Także ja tylko w tej kwestii chciałabym tutaj podkreślić, dziękując oczywiście Heniowi za no, wiele detali, które zostały tutaj dzisiaj przywołane, o których też nie zawsze wszyscy wiemy, a mimo, że tak pracując tyle lat na tej uczelni, tą historią też się interesowaliśmy. Jestem wychowanką pana profesora Zakrzewskiego, więc nie miałam w ogóle opcji, żeby się tym nie interesować. Poszliśmy ulicami Poznania, a profesor stawał przed budynkiem, mówił, Bogna wie, kto był architektem tego budynku, a Bogna wie, w którym roku ten budynek powstał, a Bogna najczęściej niestety nie wiedziała. Potem już starałam się to uzupełniać, ale początki były trudne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja muszę powiedzieć, że ja te rzeźby też bardzo lubię i uważam, że one są lepsze niż nie jeden pomnik w Poznaniu, więc to, że się nazywają rzeźby, czy formalnie są rzeźbami, to nie ma żadnego... To jest zasługa pana profesora Wiesława Koronowskiego, szefa pracowni rzeźby naszego Uniwersytetu Artystycznego. Wybraliśmy go spośród wielu propozycji, które były i nie żałowaliśmy do samego końca. Bardzo wiernie starał się oddać. Rodzina profesora Zakrzewskiego tam jeszcze próbowała, laseczka nie z tej strony, a nie w tym nachyleniu, ale jakoś dało radę. Natomiast powiem szczerze, że synowie, nie, wnukowie chyba profesora Taylora, jak przyjechali na odsłonięcie tych pomników, to z dużą atencją mówili o tym, że to tak rzeczywiście wiernie dosyć zostało oddane. Tak, udane to przedsięwzięcie i naprawdę nic nie szkodzi, że to się nie nazywa pomnik, moim zdaniem. Najważniejszy jest efekt. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie naszemu dzisiejszemu wykładowcy. Chciałbym przypomnieć, że już jest znana data obchodów, tak? No bo 12 października 26 roku była pierwsza inauguracja, nie pierwszego, no i 95. rocznica też będzie 12 października tego roku. No wszystko wskazuje na to, że już w formie realnej, jak gdyby, czy tradycyjnej, bo znaczy nasze spotkanie też jest realne, nie tylko, że w formie elektronicznej, więc być może się tam wszyscy spotkamy 12 października. Znaczy ja się w każdym razie wybieram, więc myślę, że panowie i panie też. Więc jeszcze raz dziękując bardzo za ten ciekawy wykład o historii Uniwersytetu Ekonomicznego, o wartościach, realiach, ale również za tą naszą dyskusję tutaj o potrzebach współczesności i do szybkiego zobaczenia z państwem. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.